To jest szansa dla Magiko na zdobycie czwartego miejsca. I czwarte miejsce dosyć sporo daje, ponieważ to miejsce premiuje gracza w turnieju Tier 2. I gracz wtedy w tym turnieju będzie grało 12 graczy. Miejsca czwarte, piąte i szóste. Aha, jeszcze Karol zmienił kolor. Chwilę to zmienię. Tak, na niebieski. Dziękuję za follow, Iwar 3. Co miałem powiedzieć? Aha, te kolory mnie zajęły. Czwarte miejsce to jest druga runda w turnieju drugiej kategorii, czy turnieju pocieszenia, jak można powiedzieć, ale to ten turniej też będzie nagrody i finał będzie rozgrywany na LANie, więc jest zawsze okazja się pokazać. No i czwarte miejsce daje od razu awans do drugiej rundy. I spośród 12 graczy, którzy będą brali w nim udział, 8 będzie brało udział z miejsc czwartych, przepraszam, piątych i szóstych w pierwszej rundzie. Zwycięzca tych pojedynków będzie natrafiał na kogoś z czwartego miejsca, więc no tutaj takie, można powiedzieć, rozstawienie w tym turnieju jest, więc jest o co walczyć. No i Magiko gra Blade Mastera, zaczyna od klipowania ogrów. Skautować? Nie skautował, skautuje tylko agresywny Karol, który gra dosyć, no tak, czy późnego, no. Na pewno będzie miał później Herosa, ale to jest ostatecznie build na Fiendy. O, tutaj chyba Magiko chciał zablokować tego gra w tym przejściu, ale nie mam pewności, czy tutaj by to się dało. Czy nie jest tutaj troszeczkę za szeroko, by nie było. Ale jednak się prawdopodobnie rozmyślił. Tak to wyglądało z mojej perspektywy. Zakupuje jeden szlachetności. A Karol dalej tutaj te małe gnole krypuje. Robi już tech do tier 2. Bardzo podobna szybkość techa. Nawet troszeczkę szybciej z undead, co się rzadko zdarza. No i tutaj Magiko praktycznie bez many. Karol tej many ma full. No i ten windwalk niewiele tutaj mu daje. Jedynie wyskautował, że tutaj nic nie ma. Karol cały czas czeka na Ziggurata, żeby móc produkować drugiego Fienda. No i czy tutaj coś, który z graczy ugra. Magiko nie będzie coila. Nie zdąży tutaj z coilem. Karol. O, DK dosyć mocno bity. Tutaj próba też ubicia Fienda, jednak przy takiej ilości many, no to jest skazane na porażkę. No ale taki split, że Grunt atakuje Fienda, a Blade Master. No i użyty jest scroll szybkości. Tylko nie wiem, dlaczego tutaj nie poszedł za DK ten Blade Master. To moim zdaniem to był troszeczkę tutaj błąd.
DK ma dużo many i ubicie jakiejkolwiek jednostki w takim przypadku jest trudne. Magiko ma tier 2, Magiko produkuje TC. Z kolei ze strony Karola pewnie będzie to Lisz, tak? Tak, to jest Lisz. To raczej no... Wandada raczej w każdym matchupie granie DK Liszem jest standardem. Jedynie trzeci heros tutaj jest zmieniany. O! I czy to padnie ten... Jest coil. Można powiedzieć przedostatni coil. Złapany ten fient, który ma mało HP. To jest szansa, ale troszeczkę za bardzo się cofnął Magiko. I teraz... Teraz jest w dosyć dobrej sytuacji, ponieważ DK nie ma many. Nie widać tutaj... Nie będzie budowana rzeźnia w najbliższym czasie. Nie ma cały czas na supply bloku jest Karol. W tym momencie robi techa. Obaj gracze na poziomie pierwszym z podobną liczbą punktów doświadczenia. A tutaj już się zbliża TC z miksturami leczącymi i z, co najważniejsze ze zwojem szybkości. Magiko techuje do tier 3. Będą raiderzy. No. Ładny stomp. Bardzo ładny. I blisko Saranda był. Blisko Saranda. No, jednak... O, teraz był stomp na szkieletach. Czyli już... Już nie tak pięknie. No i koniec many UTC. Znaczy, nie starczy na następnego. Teraz może tutaj włączę trochę muzykę. Żeby nie było za nudno, jak nic nie mówię. Żeby coś grało. No i tutaj jest walka tego creepa. Użyty scroll szybkości. Siatki jeszcze nie ma chyba. I wraca Blade Master z pyłem. Jest martwy fient. Pierwsza krew. Pierwsza krew. Do tej pory nic gracze sobie nie zabili. No i dopóki nie będzie orba, dopóki nie będzie statuły, to praktycznie tutaj Undead będzie z tyłu. Zarówno oj, to będzie Sarant na gruncie. Jest Sarant. Ale też jest fokus na DK. Fokus raz na fiendzie. Użyty pył. I czy będzie siatka? Powinna być siatka na DK. Nie. Pada już drugi grunt. Stomp znowu na szkieletach. No to... Trykio donated 100 Polish zlotys. Thank you, my friend. Now organizer Kielana smiled. O, dzięki Frysu za kolejny donate. To tak właśnie... kojarząc swoją ksywkę i z twoją hojnością, to słowo frycowe nabiera tutaj... Czy płacić frycowe nabiera innego znaczenia. O, tutaj jeden rider ładnie tutaj uratowany, ale może być złapany tutaj, nie, jednak. Tutaj przeszedł przez creepa ten TC. Dopiero na poziomie drugim jest DK. Czy będzie to widzieli trzeciego herosa ze strony Karola? Czy to będzie heros z tawerny? W tym momencie nie ma tu środków na pewno. Magiko ma większą armię w tym momencie. I ma w produkcji tutaj SH.
Właśnie bardzo dobrą kontrą na tą strategię orków, czyli granie trzech herosów, właśnie są Banshee. Ponieważ grając tą strategię, ork gra bez dispela. W sumie jedynym dispelem jest tutaj kula błyskawic, ale to jest losowy dispel, którego możemy zrobić na przykład buffie, jakim jest tarcza mrozu u przeciwnika. Czy to bardziej jak? No, a tak nie ma dispela. W momencie, kiedy tych Banshee nie ma jeszcze za dużo, to nie ma takiego wielkiego problemu. No i czy będzie trzeci hero ze strony Karola? Bardzo dobry. Różdżka wichru i najlepszy chyba item, jaki mógł dostać w tamtym miejscu, zwłaszcza na orka bez dispela, tak? No i Spitlord jako trzeci heros. Mamy TC na poziomie drugim dopiero. No i w tym momencie ucieka z pomocą scrolla szybkości ork. I czy tutaj będzie złapany? No to chyba będzie walka. To chyba będzie walka. Pada jedna Banshee. Skupia się Magiko tu na statuach. Padł mu już jeden Rider, pada drugi. Tutaj Blindmaster zabił Ghoula. No właśnie dzięki temu różce wichru wydaje mi się, że zdecydowanie z przodu będzie Undead tutaj. Tak. Zdecydowanie. Tutaj uważam, że w ogóle nie powinien podejmować tej walki Magiko. Tam statua padnie. Użyty Invul przez... Nie padnie. Bardzo dobra reakcja ze strony Karola. Zamieni na Destroyera. Statua skoilowana. No i jednostka uratowana. Tutaj czekamy na TC. No... Oj, przepraszam, coś mi tutaj... Zdecydowanie lepiej to wygląda dla Undeada w tym momencie. Zdecydowanie lepiej. No i fokus na tym Destroyerze, który pada. Magiko będzie zmuszony do wycofania. Nie ma many u Blade Mastera. I czy to będzie Sarand? Nie. Próba Sarandu, ale jednak nieudana. SH dopiero na poziomie pierwszym. I będzie próbował tutaj zrobić Creep Jack. Magiko. Karol ma na poziomie trzecim Lisza. No, już tutaj fokus sfokusowana statua. Bardzo ładny stomp ze strony Magiko. Pada Banshee. Tutaj ten creep delikatnie obija jeszcze. No i... Magiko ma mniejszą armię, ale ma trochę więcej golda. I ta sytuacja nie jest taka zła dla niego. Teraz sprawdzam, co się działo na... Gracze krypują, sprawdzę, co się... mam zainwestować w światło. No, przyda się pewnie, tak? Ja już mam takie plany. Tak, z samochodem nowym będę jeździł super. Hmm.
No i Magiko moim zdaniem potrzebuje tutaj o, jeszcze widzę trzecią grę gra tutaj Mamrot z M Tobolą. Pierwszą grę wygrał Mamrot, to akurat obserwowałem, więc ciekawie. Ciekawie, też w drugim meczu, który właśnie się rozgrywa. O, to będzie złapana za darmo Banshee. No i bardzo ciekawa walka może być. O, od razu z... Czy to... No i pada TC na dzień dobry. Źle spozycjonowany moim zdaniem. On miał TP. Jednak tutaj właśnie Magiko nie chciał się ewakuować, nie wiem czemu. Obijany przez Creepa Fiend. Użyty scroll szybkości. No... Wydaje mi się, że tutaj dzięki temu, że TC padł bardzo szybko, zdecydowanie lepiej wygląda tutaj Undead. Dalej SH jest na poziomie drugim. To by dużo zmieniło, gdyby miał poziom trzeci tutaj już na starcie. Ten TC mógłby przetrwać, tak? Był leczony, ale to było zbyt mało. Czy będzie fokus na Lisza? DK jest praktycznie nieśmiertelny w tym momencie, ma Hellstone. A Pitlord ma... Zobacz... 46% zmniejszone obrażenia. No, Magiko tutaj będzie miał poziom trzeci na SH. TC niedługo... No i widzimy, że tutaj... buduje się Expo. O, pada Headhunter na creepie, no nieładnie, nieładnie. I co tutaj wypadnie ze smoka? Tutaj najlepszym moim zdaniem itemem byłby... No choć w tym momencie tych fiendów nie ma za dużo. O. Ale zobaczymy. Pas się olbrzyma, no... Teraz DK jest jeszcze bardziej nie do zabicia. Przynajmniej w początkowej fazie walki, tak? Ale te levele i po stronie orka nie wyglądają też źle. No, trzeci poziom Pitlorda to jednak też robi różnicę. Tylko jestem ciekaw, że to jest cliff na poziomie drugim, czy na przykład Howl of Terror. Oj, też będzie tutaj Karol. Karol nie będzie w razie czego, tak? Chyba będzie stawiał to tutaj expo. No i tu Magiko gra w tym momencie włączony ruch formacji, wcześniej tego nie miał, możliwe, że przypadkiem to zrobił. No i Blade Master tutaj wyskautuje to natychmiast. Magiko w tym momencie będzie się skupiał pewnie na obronie. No, na jego szczęście Undead się tutaj wraca. Użyty pył, ale jednak będzie za mało damage'u, żeby Blade Master padł. W razie czego zawsze ma Invula. Ale jednak tutaj expo powstaje najprawdopodobniej. Plusem Magiko jest to, że ma Blade Mastera. Że ma Blade Mastera i może jeszcze przeszkadzać w postawieniu tego expa. A Undead raczej zawsze musi chodzić całą armią. Armia Undeada jest, uważam, że w takiej sytuacji lepsza, jednak wymaga tego, żebyśmy mieli i DK i... Znaczy armia Undeada uważam, że jest lepsza tutaj w walkach, jednak Blade Master sprawia to, że możemy troszkę multitaskować. No i tutaj... No i... Wiwerny. Ale jak widzieliśmy już tutaj, fiendy mają siatkę, ulepszoną siatkę, żeby złapać smoka. I
Tu uważam, że rozsądnie ze strony Magiku jest to, że idzie na Expo. Tutaj mamy beton i ta armia się, ta baza się troszeczkę broni. A w tym czasie działa nasze Expo. A przeciwnik jego nie postawi. Karol wyszedł już powyżej 50. Czyli przynajmniej ekonomicznie Magiko w tym momencie jest mocniejszy. Wiwerna. Dobrze, dobrze skontrolowana, tak? To mi się podoba, że nie zapomniał o niej. Tu powstaje altar, w razie czego no, warto mieć zawsze altar. Pada sklep, a tu dalej, dalej. A w sumie tylko 500 golda do wydobycia. O, i złapane gule. A Undead już nie będzie miał. Nie będzie miał przychodu. Tutaj Magiko musi grać na czas, moim zdaniem. Soj. Dwie wiwerny za darmo oddane. Plus ten Headhunter. No jak. To mogło zaważyć. To może zaważyć o wyniku tego meczu. Nawet. Kontynuowana. Nie wiem dlaczego tutaj Karol nie skautował w ogóle tego Expo, które działa tak co prawda na pół gwizdka w tym momencie, no ale jest. No i co znowu ruch formacji. Oj. Nieładnie. I tu będzie base race. Karol ma TP. Jest TP użyte i tutaj troszeczkę za późno się. Ale do. No i pada Headhunter. Troszeczkę za późno się Magiko steleportował. On tu musi cały czas grać na czas. Tylko czy Karol mu ten czas da? Dalej ruch formacji. Chyba w tym momencie wyłączony, bo... Tak, tak. No powstają tu towery. No i przydałoby się jeszcze, żeby Magiko wydobywał złoto z tego... z tej ekspansji. Towery są ładnie postawione. To expo jest ciężkie do zaatakowania. Tutaj będzie... Jest TP, jest zwój szybkości. Magiko potrzebuje budynków produkcyjnych, no i potrzebuje jakiegoś przychodu. No i... Stomp i to... Tutaj moim zdaniem by wystarczył po tym... Właśnie. No i pada Rider. Po tym stąpie, moim zdaniem, użycie swojej szybkości byłoby dużo lepsze. I wtedy można naokoło tutaj uciekać przed przeciwnikiem. Kolejne towery. Magiko tu chyba nie będzie chciał walczyć nigdy. Tu będzie chciał przeszkodzić w powstawieniu Expo. Co dzięki Blade Masterowi może teraz zrobić? Jest level up dla Blade Mastera, czwarty poziom. Blade Master ma dość dobre wyposażenie, ale czy to znowu jest ruch formacji? To wygląda. Ja podejrzewam, że to jest ruch formacji chyba za altem, coś takiego. Ponieważ to też tak działa. Karol tutaj nie próbuje w ogóle atakować ekspansji przeciwnika.
całą armią się tutaj skupię na tym, żeby bronić swojego expo. Sprawdzę, czy tutaj Karol ma... Jest pył, jest pył. Jest pył DK. No i bez Invula tutaj Blademaster nic nie może zrobić. Dalej ruch formacji, no. Frycu, mojej mamy nie słyszysz, prawdopodobnie słyszysz moją babcię. Moja babcia ma bardzo trudny głos, akurat nas odwiedziła dzisiaj i... No i głośno rozmawia po prostu. No i ja akurat mama mnie do mycia nie wysyła, nie? Tamta sytuacja, co było coś słychać, to ja po prostu miałem zamknąć kurczaki. O to chodziło. Nie o mycia. Nie mycie ani się, ani garów. Po prostu... Nie wiem, co tam usłyszeliście, ale to chodziło o kurczaki. No rzeczywiście było już bardzo ciemno. A już z doświadczenia wiem, że potrafi przyjść list, czy jakaś kuna, czy coś takiego, jak jeden raz się nie zamknie kur czy kurczaków. To akurat... Akurat to jest dla, można powiedzieć, bezpieczeństwa. Mimo, że mamy tutaj wszystko ogrodzone, to jednak dla tego typu zwierząt to nie jest przeszkodą. Wystarczy, że po prostu tak troszeczkę może za bardzo odbiegam od Warcrafta w tym momencie. No i co tutaj zrobi Magiko? On powinien moim zdaniem się po chwili wycofywać i Blademasterem pobiec tutaj. Tak, zwój szybkości i moim zdaniem Blademaster powinien... Czy będzie tutaj coś złapane? Stomp? Okej, okay, dobry stomp. Zatrzymał DK. Ale tu powinien polecieć właśnie. Nie, tu powinien polecieć multitask i powinien tutaj Blademaster się kierować. A tak w tym momencie... Karol na dłuższą metę będzie w tej sytuacji faworyzowany. No Magiko dalej tutaj... Czy ma kolejny scroll? Nie ma. Stomp na Fienda i na Banshee tylko. Czy to będzie walka? O! No i... To nie wygląda dobrze dla orka. Tu będzie... O! Będzie przyjęty rider. Oj, za późno TP, zdecydowanie. To jest najważniejsze. Jeśli Andes przejmuje Kodo... To naprawdę dużo daje Undeadowi. Chyba Kodo jeszcze więcej daje Undeadowi niż Orkowi. Ze względu, że właśnie mamy tego orba i każde zwiększone, każdy czy item, czy aura zwiększająca nasze obrażenia znacznie zwiększa obrażenia, które zadajemy. O! Tutaj Magiko nie będzie się po prostu bronił. I tu nie ma TP, tak? To znaczy nie ma. Nie ma jak się steleportować, ponieważ nie ma do czego. Ale ładnie tutaj zastawione. Trzy zikuraty, które... złapany Destroyer. I pada. Złapany w siatkę, ale też po drugiej stronie tutaj ta Wiwerna. Kurde, ciekawy mecz, naprawdę. Ja mam wrażenie... Jak to miał oceniać, to...
po tym, co się działo, agresywny Karol troszeczkę, moim zdaniem, lepiej gra, jeśli chodzi o mikro, ale pod względem takim taktycznym Magiko całkiem dobrze sobie radzi. Tak, Fir to jeszcze pierwsza mapa trwa. No i tutaj jest odbudowana świątynia potępionych, ponieważ w tym momencie już Undead nie ma Banshee, gdyż przejął te jednostki od Orka. A jednak Banshee się na dłuższą metę przydają. Nawet to przejęcie to... No, to jest... oczywiście, to jest świetny... To jest świetna opcja. Jednak on najwięcej daje w momencie, kiedy cały czas będziemy walczyć. W momencie, kiedy gra się przeciąga. To bardzo dużo Wyvern będzie. Bardzo dużo Wyvern. 60. No, złapany w siatkę przez... Karol ma mniejszą armię, jednak ma tak... Jakbym to miał powiedzieć, bardziej śmiercionośną armię. No i Karol się decyduje na atak, a Magiko chyba będzie spróbował od tyłu w to wejść. Nie. Jeszcze nie wiem, czy chcę... Tak. Chciał chyba tutaj... w te wiwerny... Nowa i... Mogą zostać złapane zaraz. Już ten fient może złapać jedną. No i ten fient w zamian za wiwernę najprawdopodobniej padnie. Potężny stomp, ale te wiwerny tutaj troszeczkę dobrze unikają łapania. No i tutaj obaj gracze sporo tracą. Ciężko mi wysłać. Ładny stomp. Praktycznie na wszystkim. Ale wydaje mi się, że tutaj to właśnie ubicie tego kodo będzie kluczowe. No i fokus na Liszu. Ładny stomp. Ja jednak Blade Master nie fokusuje Lisza. Ale zabija statuły. Stomp na trzech fiendach. Jednak tutaj... Dużo many u DK. I... Ten SK chyba będzie martwy. Tu nic go nie uratuje. I moim zdaniem tutaj w tym momencie agresywny Karol... Znaczy ta gra może jeszcze teoretycznie się przyciągnąć, bo tu dużo rzeczy może się dziać, ale... Chyba wygra tą grę w tym momencie. Tak. Czy tutaj Magi i Kozaki kupi jakieś mikstury? Tutaj jest altar. Magikot straci swój shop. Bardzo dobre levele u Undeada. 5-5-4. U Orka 4-3-3, jeśli dobrze pamiętam. Tak, 4-3-3. Więc tym już wygrywa znacznie. Do tego ma jakąś armię. O, ale stomp... No i to jest jakaś opcja. Próba fokusu na... DK, który jednak ma Invula. Czy
czy to będzie miejsce gdzieś na wybudowanie shopa. Tutaj chyba bez tego drzewa mogłoby być. Jakoś tak. Wiwerna tutaj. Nie, shopy jednak tu się stawia. Nie, próba fokusu na DK. Jednak on paść nie może. O! I tutaj ten Blademaster jest prawie martwy. Nie ma manny na stompa. No Blademaster no nic nie zrobi. Brak jakikolwiek itemów dopiero w tym momencie może się zakupić. Może się kupić Magiko. Jednak Karol ma i większą armię, ma więcej też zbankowanego golda. Herosów na wyższych levelach. Już jest nekropolia. I będzie Rider złapany, nie? Czy pójdzie nowa? Oj, niepotrzebnie sofany tutaj, moim zdaniem. Niepotrzebna siatka. Oj, padnie tutaj Headhunter. Magiko, no dalej będzie unikał walki. Będzie unikał walki. Jest tu TP, są... O! Każdy Heros ma Invula. Wandeda. Jeśli tutaj... Zaraz... Nie mamy swojej szybkości, jeśli tutaj by doszło do walki, bo nie mamy też TP Warka, to byłby w ciężkiej sytuacji, jednak nie będzie tam walki. Główna baza orka znika. O, budowany dom duchów. Szamani, no ciekawie. A co mogłoby być głośniej? Czy mówisz? Ja wam powiem szczerze, że zaraz to może na Streamlabsie zmienię. Bo ja grę słyszę tak akuratnio. Po prostu miałem wcześniej troszeczkę wyciszone. Pewnie z kimś jak rozmawiałem, to miałem wyciszone pozostałe dźwięki w stosunku do mikrofonu. Chociaż też jestem zdania, że z dwojga złego to lepiej, jak jest gra troszeczkę za cicho, niż za głośno. No ale mam nadzieję, że teraz balans będzie lepszy. Karo ma 2000 spankowanego golda, ma armię na wielkości 50. Magiką musi tu odbudować broły, żeby
coś produkować. Ile tych towerów tutaj? Masakra. No i ten rider padnie. Pada. No i pan Fient tutaj. No, towery dużo tutaj zabijają. To zabijają jednostki, które nie tak mają zmniejszone obrażenia od ataków przebijających. Zarówno Fient, jak i Rider. No i ta próba... No Magiko zobaczył chyba, jak tu ta baza jest zbudowana. I chyba zastanawia się, co może teraz zrobić. Przeciwko tej armii walczyć nie może. Tu przeciwko tym poziomom herosów przeciwnika musiałby mieć zdecydowanie większą armię, żeby cokolwiek zrobić. Właśnie Magiko tak jakby... chyba kiedyś tak było, że jak brało się ruch z altem, to się włączał tak jakby ruch formacji. Więc widzimy momentami, że Magiko ma ruch formacji, później chwilę go nie ma. Możliwe, że on jeszcze gra... O, tutaj mamy... Zobaczmy, tutaj to jest na pewno ruch formacji, to jest za wolno. Ale za chwilę już nie. Albo i tak, nie wiem. Momentami wiem, że na pewno nie miał. No, ładny crit, 165. No tutaj przewaga Morka tego typu sytuacjach jest to, że ten Blademaster coś może zrobić. Pojedynczy heros Undeada może być martwy dosyć szybko. Zaś, no, Blademaster to jest heros, który w pojedynkę coś może zrobić, ale tutaj nic nie zrobi, na przykład, bo tu nie wejdzie. Tu, gdyby wjechał, to może zabić na przykład Shreddera. Agresywny Karol w tym momencie zbiera drewno i pewnie będzie robił armię 100 na 100. I trochę to potrwa. Tak, to będą wyrmy, ale... Nie wiem, czy to dobry pomysł. Próba skancelowania tego. Przeżyje tutaj. Blademaster przeżyje. Magiko nie ma już przychodu. Prawie 2000 u Karola. A jak my to obserwujemy, to i widzimy, ile tu Karol ma zbankowanego golda. No to my chyba wiemy, kto będzie tu zwycięzcą tej mapy. Magiko jednak ambitnie próbuje... No dokładnie.
Kurde, wygra się raczej, ale nie oddam tego za free. No. I to po prostu potrwa. Karol potrzebuje tutaj drewna, żeby... bo nie ma guli w ogóle. Kupił Shreddera. No i ma Shade'a, tak? W tym momencie Blade Master... no nic nie zrobi, no. Tylko nie wiem, po co tutaj bestialnia stawiana, w momencie kiedy... chyba, że nie ma żadnej. Aha, nie ma żadnej. Aaa! Tylko Magiko tu musi sobie uświadomić. Aha, ma pył. Powinien sobie uświadomić, że... przeciwnik może wiedzieć dokładnie, co on robi w tym momencie. Tu chyba zobaczymy armię 100 na 100. To nie będzie długotrwała walka z tą armią, ale jej tworzenie jeszcze będzie troszeczkę trwało. I też nie widziałem, żeby był robiony upgrade. Akurat przeciwko tym towerom by się przydał. Na Vermove. No. Ta armia wygląda bardzo skromnie. Jeszcze tutaj użyty zwój ochrony. Wermy są 7 pancerza. No i co to ork może zrobić? Może uciekać, nic więcej, no. Próba zabicia Pitlorda. Skończy to się zaraz martwym TC. No i to powinno być już w tym momencie GG. Będą przejmowane jeszcze jednostki na do widzenia. Szkoda, że tutaj nie ma 100 na 100, ale mimo wszystko w tej wielkości armia wystarczyła, żeby tutaj zmiażdżyć przeciwnika. No dobra. No jeszcze ambitnie tutaj, nie wiem, czy będzie próbował coś zabić, bo chyba... no i martwy SH, martwy Blade Master GG. 50 minut prawie. 50 minut. No rzadko oglądam. Nie wiem, czy to nie jest najdłuższa gra, jaką przynajmniej streamowaliśmy. Na pewno. Nie wiem, czy to nie jest w ogóle najdłuższa gra w lidze. Nie mam pewności, ponieważ no wszystkich nie oglądałem. Nie wiem, co tu teraz widzicie, bo jest bardzo ciemno w pokoju. Ale coś tam widzicie. Widzimy, że Frycu dorzucił kolejną stówkę. Choć nie wiem, czy to nie powinno to sumować, ale to już się tam nie znam na tym, jak to dokładnie działa. No i w tym czasie mogę zaktualizować wynik. Jeśli dobrze pamiętam, tutaj był z lewej strony Karol. Mapy. I no i tak. To chyba wszystko jest w tym momencie ok. Teraz coś mi się tu włączyło, co nie chciałem. Tak.
czyli gramy LR. Last Refuge. Dziękujemy za follow Serej. Dziękujemy Serej. Dobra. Aha, jeszcze muszę tylko zaktualizować, na jakiej mapie gracze aktualnie grają. Zobaczymy, czy jeszcze tutaj. Okej. No i lecimy. Obaj gracze są gotowi. Karol na niebiesko, Magiko na różowo-fioletowo. Nie wiem, jak to się nazywa ten kolor dokładnie. Jeśli ogląda nas jakaś pani, to może nam podpowie. W dolnej części mapy jest Magiko. W górnej Karol. Też zaczyna podobnie jak wtedy, to... Już opuścił nas. Ze strony Karola to jest build podobnie jak ostatnio. Pewnie będzie znowu grał Fiendy, ale nie będzie mu zależało na jakimś mega szybkim DK. No i Magiko gra w tym momencie Farseera. No, Magiko akurat znam od paru lat, nie osobiście co prawda, ale chyba nawet grałem z nim AT w momentach, kiedy ja zaczynałem grę Warcrafta online, na pewno w moich pierwszych latach. Ma na imię Piotrek, jest ze Szczecina. Takie szczegóły, ale to nie wiem. Mi się to podoba, co widziałem w poprzednich meczach, że gra różnymi strategiami. No i może z jednej strony, może granie jednej strategii, dopracowanie jest troszeczkę, może sprawiać, że możemy lepiej progresować, jednak zmienienie strategii sprawia, że jesteśmy troszeczkę nieprzewidywalni. Ja bardziej troszeczkę lubię graczy, którzy grają różnie. I tutaj mamy martwego akolite, wilczki nieruszone przez creepa. I czy DK tutaj zdąży? Moim zdaniem może jakiegoś trolla dobije. Jednak tego nie zdąży. No jeszcze tutaj poczekał chwilkę, żeby... Aha, nie, jednak będzie creepował. Jak będzie creepował, zdał sobie sprawę, że przy tym buildzie to nie miało sensu. W tym momencie tech przez Magiko. Znowu troszeczkę wcześniej undead. I ciekawe, czy Magiko tutaj się zorientuje, co tutaj się dzieje. Nie. Magiko creepuje już expo. I tu, czy to będzie call? Nie, nie zdąży.
Nie zdążył. To znaczy coil był, tak, ale steela nie było. Stracił tylko manę DK. W tym momencie ma dosyć mało jej. W ogóle siema, Pathetic Moron, Pathetic. No ogólnie, o ile tam z tobą zdarza mi się rozmawiać, to ciężko jest, nawet nie ze względu na to, nie na trudność wymowy, ale ciężko mi po prostu czy mówić czy po angielsku, czy po polsku o kimś, że jest, no nie wiem, że ma ksywkę żałosny Moron, nie wiem. Jakby to, jak to się dokładnie tłumaczy, dureń, czy... Chyba nawet w głowie mam, co to znaczy, jednak niektórzy to tłumaczą jako kretyn. No taka... ksywka z dystansem do siebie, ale... Ale głupio mi troszeczkę o tobie tak mówić, czy pisać. Dalej szukam w głowie tłumaczenia na Moron. Wiem, że to czasami wiem, że niektórzy tłumaczą to właśnie dokładnie jako tłumaczą jako na przykład kretyn, tylko wiem, że to jest używane troszeczkę w innych sytuacjach. No i tu, czy to będzie creepjack? Mamy trzeci poziom u FS-a, jednak... Oj, użyty Chain Lightning na iluzję. Dużo... No nie zorientował tu się magika, że to jest iluzja. No już prawie tej many nie ma. O, i padnie tutaj fient. Dwa fienty padną. Wow. Dosyć słaba kontrola w tym momencie ze strony Karola. Możliwe, że on się skupił, żeby coś tu zabić przeciwnikowi, ale co mu chyba też nie do końca wyszło. Ponieważ ten grunt jest żywy. Chyba Magiko tutaj czeka na manę na Chain Lightning. Stąd na szkielecie. No to troszeczkę taki... Troszeczkę marnowanie many. Magiko ma ponad 600 golda. Nie robi techa w tym momencie. No to nie będzie go robił. Przynajmniej w najbliższym czasie. W tym momencie wydał na coś golda. Ja nie wiem na co, bo ponieważ nie widzę jednostek produkcji, pewnie już jest... Nie, jednak... Już wiemy na co wydał golda. Widzimy po tym ruchu. No i wstąp na iluzji. Nie jest pewnie w tym momencie szczęśliwy. Też bym nie był. Agresywny Karol ma bardzo małą armię w tym momencie. Dziękujemy Bonkure za obserwowanie, za follow. No i tu wygląda ta mapa zdecydowanie lepiej dla Magiko. Choć powiem szczerze, że w pierwszej mapie też z początku dosyć dobrze sobie Magiko radził. Jak w momencie, w którym doszło do walki na pełnym poziomie wielkości armii. O,
6 HP. Możliwe, że tam było 5 przez chwilę. No i ma w tym momencie ork no, lepsze levele, no to jest dużo powiedziane, bo ma tylko FS-a na wyższym poziomie. TC się zbliża do poziomu drugiego, ale nadal to jest na poziomie pierwszym. Może jak chwilę nic szczególnego się nie dzieje. Ja może sprawdzę w telefonie, jakie były bety na to spotkanie. Jak tu użytkownicy Warcraft czy Info obstawiali w tym meczu? Wojska gracza zostały zaatakowane. Tak. Dobra, już skupię się na chwilę. No i tu złapany tutaj ten... Złapana ta statua, no padnie. Możliwe, że kosztem Raidera, ale to... No padł Grant też. Jednak pójście na wymianę, jeśli... O, ale przechodzenie przez creepa nie było tutaj. No, jeśli padnie ten rider, no to... Chciałem powiedzieć... Tutaj więcej ludzi na Karola Grey, zwłaszcza postawił 10 golda ponad. Tak, to były same małe bety. Z kolei Mamrot postawił 6 na Magiko, Fear 1 z tych ludzi, których znam. O, nieśmiertelny DK. Nie wiem, czy to była dobra sytuacja dla Magiko. Chciałem wcześniej powiedzieć, że jeśli by poszedł na wymiany takie... W momencie, kiedy ma expo, wymiany na przykład statuę za Raidera, a gdyby to były wymiany do jeden do jednego, to by było dla niego ok. Ponieważ na dłuższą metę to expo by mu tą grę wygrało. W momencie, kiedy stracił tą grant, dwa granty bodajże Raidera, Headhuntera, no to już niekoniecznie jest tak dobrze. W tym momencie mają równą armię, a dalej poziom pierwszy TC. Dosyć sporo headhunterów. Złapany tutaj destroyer. No i stąd na Fiendzie i Banshee. No dziwo, nie najgorzej wygląda tam walka dla Magiko. Headhunterowi podoba mi się, że właśnie fokusuje te jednostki, co powinien. Choć one troszeczkę mocno zanurkowały tutaj i jeśli zacznie fokusować je Karol, to... Ale... Zdecydowanie... Troszeczkę jest mało manu FS-a. No w tym momencie Karol ma większą armię. Jednak Magiko będzie produkował z dwóch koszar. No i tutaj nie wydobywa w tym momencie. Przydałby się tier 3 i ulepszenie do headhunterów. Już na dłuższą metę one będą za słabe. Zwłaszcza przeciwko, jakby Lishma jest już na poziomie trzecim. Zadaje naprawdę duże obrażenia. No i Piotrek, zacznij wydobywać surowce, ok. No i Karol się wraca. Tu mamy
Big Invul i Kamień Zdrowia, ale ten DK ma strasznie mało many. Nie ma jej praktycznie w ogóle. No i pada Destroyer. Wilczki będą mogły sobie tutaj hasać. Już ma manę na Coila. Nie wiem, czemu tutaj na przykład Peter nie jest sfokusowany, ponieważ w tym momencie nie ma Coila. Undead. Choć fokusowanie na też nie jest takie złe, ale... No... I tutaj ten TC jest w opałach. On może... On pada, pada. W tym momencie jest martwy. Jego ma cały czas expo, ale Karol ma większą armię, ma trzech herosów. Nie ma Coila jeszcze. Jednak uratowany zarówno Pitlord, jak i bardzo ładnie tutaj Destroyer. 5 HP. Przez chwilę mogło być zdecydowanie mniej nawet. Mogło być... No, a poziom drugi TC dosyć szybko wróci do walki. A bez many tutaj, bez pomocy statu, będzie ciężko kandydowi szybko tutaj wrócić. Magiko mógłby tutaj zatychować moim zdaniem. I zrobić tego creepa. To by go bardzo zbliżał do poziomu 5. Nie wiem, czy znowu nie ma włączonego ruchu formacji. No, armia Karola jest naprawdę w tym momencie będzie duża. Magiko musi, żeby tutaj się wybronić, moim zdaniem powinien zareagować wykupieniem na przykład merców. Ponieważ to jest taki potężny push z gulami, to jest taki, można powiedzieć, troszeczkę all-in push. Jak wyjdzie, to wyjdzie, jak nie wyjdzie, to może mieć ciężką undead, ale tutaj no właśnie. Magiko ma 1000 golda i powinien tutaj zareagować zdecydowanie właśnie, bo inaczej to jak słopadnie. Ten barrel przez chwilę go podtrzyma przy życiu. Produkuje tutaj jednostki. Idzie na ruchu formacji. No kup tutaj ten. No niestety, no... Bez tego będzie miał ciężko, moim zdaniem. Chyba, że uda mu się otoczyć DK. No jak mu się nie udało. Fokus na TC. I bardzo szybko w TC jest martwy. Ultra szybko. Magiko ma golda, którego nie wykorzystuje w tym momencie. W takiej sytuacji powinien zdecydowanie lepiej zareagować na to, co się dzieje. Wojska Kratna zostały zaatakowane. No, ten FS tutaj może być w tarapatach. Jeszcze tu pójdzie nowa, blisko, już jest 125 manów Lisza, ale jest za daleko.
No, jeśli tutaj... Karol niedługo będzie potrzebował wznowić produkcję kuli, ponieważ powoli, powoli mu się kończy drewno. Magiko ma... ma bardzo dużo słabych jednostek. Co przeciwko... co przeciwko... Undeadowi, no nie jest zbyt dobre. Zwłaszcza kiedy mam już... trzeci poziom Pitlorda. O! Tu Magiko przewidział, że przeciwnik może tu robić... próbować robić expo. No i Magiko tutaj creepuje, bo zaraz będzie na poziomie trzecim TC. Jednak ma zdecydowanie mniejszą armię. I tutaj powinien się ewakuować i to bardzo szybko, tak. Ewakuuje się najszybciej jak może, czyli używa TP. Tutaj jest dobry creep dla Magiko, tutaj z kolei Karol. Dzwonki plagi. No. To nie jest może jakiś bardzo dobry item. Jednak to jest item, który troszeczkę tutaj się przyda. Mamy abominację plugastwa, tak? Dwa plugastwa, dwóch mili herosów. Więc to nie jest taki zupełnie bezużyteczny item. Co tutaj z kolei będzie? Pełnestwa. Plus 4 do siły oraz zwinności bohatera. TC będzie miał więcej HP, będzie miał troszeczkę więcej damage'u. Wojska gracza została. No i ładnie tutaj zrondowany i creep. Płaszcz płomieni idealny. Idealny item dla Crypt Lorda. No właśnie, to jest poziom drugi wilków. No i nie podniesiony szpodny ataku, plus 9. No i tutaj Karol nic nie stracił, a Magiko stracił kilka jednostek, stracił TP. No i tworzy twierdzę tutaj z tego expo. No i czy tutaj spotka przeciwnika w takiej nieprzyjemnej sytuacji? Miasto zostało zaatakowane. Magiko nawet nie ma funduszy, żeby zrobić expo, przepraszam, żeby kupić TP. Nie wiem, czy ta walka w tym momencie jest dobra, czy to jest... Undead traci jednostki, jednak to zdecydowanie ma większą siłę ognia. Uratowany w ostatniej chwili Lish. I chyba od tego momentu to będzie katastrofa dla orka. Tak, padają jednostki, jedna po drugiej, został tylko i 2-0 dla